Dzień dobry. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj kolejna kilka słów o kwestii takiego myślenia antropologicznego i dość może nietypowy temat, ponieważ bardziej wydaje się, tyczy się temat, o którym chciałbym dwa zdania powiedzieć, kwestii związanych z socjologią niż z klasyczną antropologią, ale wydaje mi się, że jeżeli już jestem cały czas w temacie tego, aby zastanawiać się nad takimi powiązaniami pomiędzy tym, co znane, tym, co obce, to i w temacie takich, powiedzmy sobie, również przestrzeni, w których właśnie ta obcość i swojskość się pojawiają, to jednym z takich zadań, które możemy sobie mówić, czy jest jednym z takich elementów, nad którym można się tutaj zastanowić, jest pojęcie traumy. Pojęcie traumy, które pojawia się, tak jak powiedziałem, właśnie też i w socjologii, a jest związane, wydaje się, właśnie z tą przestrzenią pomiędzy rzeczywistościami, pomiędzy tym, co znane i nieznane. W takim klasycznym, czy jednym z klasycznych opracowań traumy Jeffrey Alexander, to jest książka Znaczenia społeczne i rozdział Trauma kulturowa, pisze o traumie kulturowej, która ma miejsce wówczas, gdy członkowie zbiorowości czują, że poddani zostali straszliwemu wydarzeniu, pozostawiającemu nieusuwalne ślady na ich grupowej świadomości, na zawsze naznaczającemu ich wspomnienia oraz zmieniającemu ich przyszłą tożsamość w fundamentalny i nieodwołalny sposób. Trauma kulturowa to w pierwszym rzędzie empiryczne, naukowe pojęcie wskazujące na nowe znaczeniowe i przyczynowe związki między przednio niepowiązanymi wydarzeniami, strukturami, spostrzeżeniami oraz działaniami. Generalnie zatem rzecz biorąc, trauma to pewnego rodzaju wydarzenie, które redefiniuje związki występujące w społeczeństwie, takie empiryczne. Trauma wskazuje na te nowe elementy, które uprzednio nie były ze sobą powiązane. No, nie chcę mówić znowu po raz kolejny, ale też to pojęcie to wydaje się być bardzo dobrze tutaj skorelowane z sytuacją pandemiczną, gdzie właśnie wspominałem już a propos też kilku tekstów omawianych, że ten wirus nie ma do końca takiej mocy sprawczej w sensie tworzenia przestrzeni symbolicznych. To znaczy jest to kwestia związana z symbolizacją z rzeczywistości, ale taką symbolizacją, która no nie do końca jest jakby, która jako nie do końca wykorzystuje ten, brzydko powiem, potencjał wirusa. To znaczy,
pojawia się on jako pewnego rodzaju właśnie no, element wyjaśniający pewne funkcjonowanie struktur społecznych, czy funkcjonowanie pewnych struktur społecznych. Natomiast no, nie tworzy on właśnie jakiegoś własnego uniwersum symbolicznego, w którym można by coś jeszcze zrobić z tym wirusem. On raczej funkcjonuje wciąż jako pewnego rodzaju taki niezależny byt, natomiast oddziałuje on rzeczywiście na strukturę społeczną. I tutaj traktowanie go w kategoriach traumy kulturowej wydaje się być jednak czymś innym. Jest to takie jakby mocniejsze nieco wyrażenie tej epidemii. Zwłaszcza jeżeli no, mówimy o niej pandemię, czyli obejmująca już duże grupy i mająca zakres taki globalny. Tutaj trauma kulturowa, tutaj traktowanie epidemii jako traumy wydaje się być zasadne. Jest to rzeczywiście takie wydarzenie, które kreuje swoją przestrzeń, redefiniuje tą rzeczywistość, choć może rzeczywiście nie tworzy, co ciekawe, struktur takich symbolicznych, jak właśnie przywoływana kiedyś Susan Sontag, opisująca AIDS i wirus HIV. No ale on jakby właśnie przez to chociażby słynne pozostawanie z nami na dłużej, no zdefiniował już, a także odwoływanie się do specyficznych słup kultur społecznych, zdefiniował pewne postrzeganie pewnych grup. Ta totalność koronawirusa we współczesnej pandemii, ta jego egalitarność jest czymś, co nie pozwala właśnie w ten sposób o nim myśleć, jako o pewnym mechanizmie, który może tworzyć pewnego rodzaju takie mity dla określonych wspólnot. Tutaj trauma jest jakby też zjawiskiem w tym wypadku globalnym. Jest to sposób doświadczania tej rzeczywistości i starej, i nowej, i tej liminalnej rzeczywistości stanu wyjątkowego no w sposób taki bardzo zuniwersalizowany, to znaczy w zasadzie wszyscy przeżywamy to mniej więcej tak samo. Oczywiście wiemy, że pewne kraje, pewne grupy ludzi robią to inaczej, ale jest to jednak doświadczenie takie uwspólniające. Będzie się można odwołać do 2020 roku i doświadczenia wirusa jako traumatycznego doświadczenia dla większości jednak populacji. W jednym z tekstów zamieszczonych na praktyce teoretycznej, które tworzą takie jakby rdzeń dla tego, co mówię, jest tekst Katrin Malabo, o której jeszcze dwa zdania powiem. I ona tam jakby zwraca uwagę na dość dziwną przypadłość tego doświadczenia traumatycznego, mianowicie tutaj naszego wirusa, mianowicie taką konieczność usprawiedliwiania się, że no nie do końca coś robimy. Chodzi o to, że wszelkiego rodzaju, no takie, znaczy nie wszelkiego może, ale wydarzenia traumatyczne z reguły wymagają działania, wymagają jakiejś aktywności. Oczywiście tutaj tą aktywność też widzieliśmy, natomiast jakby paradoks tego naszego zamknięcia polegał na tym, że no właśnie nic nie robienie staje się taką dość istotną rzeczą dla społeczeństwa, ponieważ mamy siedzieć w domu. Oczywiście ludzie próbowali to jakoś niwelować i tak dalej, ale tutaj kilka problemów mogłoby się pojawić, chociaż nie będziemy ich tutaj dokładnie analizować.
bo pokazuje tylko tą kwestię traumatycznego przeżycia, ale z antropologicznego punktu widzenia to też jest kwestia dość ciekawa, mianowicie jak wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że tak naprawdę funkcjonowanie w stanie wyjątkowym, w stanie takim właśnie teraz powiem traumy, nie wpływa na jednostkę, że w zasadzie jej funkcjonowanie niewiele się zmienia, że to nic nie robienie no, nie jest w zasadzie żadnym problemem, że dany człowiek nie tęskni za innymi, że ludźmi, że nie tęskni za gdzieś wyjściem na do miasta, czy gdzieś na łono przyrody. Więc to też jest pewnego rodzaju no, przeżycie czy doświadczenie, które wykracza jakby poza codzienność. Kiedy ta sytuacja, która staje się sytuacją dziwną, traumatyczną, tak naprawdę jest sytuacją normalną. Dla części osób niewiele się zmieniło. Możemy sobie wyobrazić introwertyków, którzy i tak siedzieli w domach, więc dla nich tutaj ten kontakt przez internet nie był niczym innym, niczym nowym. Więc jakby kolejny poziom tego nic nie robienia to nieprzydatność ludzi, to znaczy okazało się, że niektóre zawody, jak na przykład mój, czyli wykładowcy, są społecznie nieistotne. Tak jak artyści byli tutaj hołbieni w zasadzie i bardzo ich bardzo martwiono się o nich, że nie są w stanie grać, ludzie nie mogą przychodzić do teatrów, na sztuki i tak dalej. Nauczyciele byli oczywiście w takiej sytuacji, na jaką wszyscy znamy. Tak, raczej szkolnictwo wyższe nie miało tego problemu, to znaczy w ogóle nie było brane pod uwagę. I to jest też dość specyficzny rodzaj odczucia, który się ma w takich sytuacjach. Tutaj nawet mogę mówić o sobie, ale także no, jednak te wszystkie zawody związane z szeroko rozumianą humanistyką, sztuką, czy takie zawody właśnie wolne, miały ten problem, że okazało się, że one, ci ludzie z nimi związani mogą rzeczywiście nic nie robić. I tutaj nie ma to specjalnego wpływu na rzeczywistość. Więc to też jest pewnego rodzaju traumatyczne doświadczenie dla określonych grup ludzi, kiedy są wśród nich osoby zapewne przekonane o istotności swojej pracy. Tymczasem okazuje się, że no jednak jest wręcz przeciwnie, że te wszystkie sztuki, że te wszystkie książki są istotne oczywiście, ale dopiero na samym końcu, kiedy już upora się jakby ludzkość czy świat z takim zagrożeniem bardziej, powiedzmy sobie, namacalnym. Więc, no i tutaj jeszcze jest nic nie robienie takie, kiedy widzimy, że inne osoby no właśnie funkcjonują w tych swoich zamknięciach, ale na takiej zasadzie aktywnej, to znaczy rzeczywiście nic nie robią, ale jednocześnie jakby ich funkcjonowanie jest bardzo, bardzo dynamiczne, to znaczy gdzieś z kimś się kontaktują, coś no, używając internetu, coś przekazują, w jakiś sposób próbują działać, aktywizować, tworzyć różnego rodzaju formy na przykład pomocy czy jakiejś innej tutaj aktywności. Natomiast w tej formule nic nie robienia no, kryłoby się po prostu siedzenie w domu. Tymczasem nie jest to takie proste, więc jakby kolejna warstwa niepokojów się tutaj pojawia, wynikająca z tego, że inni w tym nic nie robieniu są niesamowicie aktywni. I tutaj media społecznościowe nam to cały czas pokazywały, więc cała masa takich
refleksji, które odnoszą się do właśne Katrin Malabou zajmuje się przeżyciami traumatycznymi, można to tak w dużym skrócie powiedzieć, dlatego ją tutaj przywołuję, więc ona również wskazuje na pewnego rodzaju niepokoje, które no, wpływają na te zachowania, jednostki. Także to akurat byłoby dość ciekawe do zbadania, w jaki sposób te relacje pomiędzy właśnie takim posiadaniem wolności czy wolnego czasu wpłynęły na funkcjonowanie jednostek i w jaki sposób one na to reagowały. Wracając do traumy, już jako takiego konstruktu antropologicznego i socjologicznego. Oczywiście tutaj należałoby przede wszystkim przywołać no, to freudowskie rozumienie tego, co traumatyczne, o czym jeszcze dwa zdania powiem. Natomiast w jednej z prac, bardzo znanej pracy dotyczącej traumy, Katie Carruth pisze, że traumy nie da się umiejscowić w zwykłym, brutalnym czy pierwotnym wydarzeniu w przeszłości danej jednostki, ale raczej w sposobie, w jaki sama nieprzyswojona natura tego wydarzenia, taka, której przede wszystkim dotąd w ogóle nie poznano, powraca, by potem prześladować ocalonego. I to powracanie traumy jest właśnie tym freudowskim motywem, w którym no, trauma odgrywa rolę właśnie tego, co cały czas powraca i generuje jakiś symptom, coś, co jest widoczne, symptomy mówiące nam o pewnej rzeczywistości bądź prawdzie, która nie jest inaczej dostępna. Czyli pod symptomem oczywiście no, występuje to traumatyczne jądro wciąż funkcjonujące i pulsujące. Tutaj można oczywiście znowu bawić się takimi rzeczami, aby porównać stan wyjątkowy do traumy czy tego typu rzeczy. Natomiast ja tylko krótko chcę zwrócić uwagę, że traumatyczne zachowania, te wydarzenia są oczywiście, no nie powiedziałbym, że częste, ale są na pewno istotne w społeczeństwie. I jeżeli mówimy o problemach współczesnych antropologii, to również trzeba zwrócić uwagę na to pytanie, jakie są współczesne jakby traumatyczne wydarzenia. I tutaj nie tylko oczywiście koronawirus, czy kwestia terroryzmu, czy kwestia jakichś kwestii związanych z wojną, czy zagrożeniem, permanentnym zagrożeniem, właśnie zmianą klimatyczną, ale jak to wydarzenie traumatyczne, czy możliwość wydarzenia traumatycznego wpływa na ludzi. Tutaj Jeffrey Alexander pisze dość ciekawą rzecz na 205 stronie, że lukę między wydarzeniem a przedstawieniem można postrzegać jako proces traumy. I osoby składające się na zbiorowości transmitują symboliczne przedstawienia aktualnych wydarzeń społecznych, transmitują te przedstawienia jako członkowie grupy społecznej. Te przedstawienia grupowe mogą być postrzegane jako pewne roszczenia co do rzeczywistości i kulturowa konstrukcja traumy zaczyna się od takiego roszczenia. Jest to roszczenie do pewnego fundamentalnego urazu, okrzyku, lamentu w obliczu przerażającej profanacji pewnych wartości związanych z sakrum. I to jak Państwo widzą znowu, mimo że socjologia, no odniesienie do antropologii bardzo duże. I tutaj kulturowa, ale skupiając się na traumie, kulturowa konstrukcja traumy zaczyna się od roszczenia co do kształtu rzeczywistości społecznej, która jest jakby tworzona przez pewne grupy ludzi. Więc wszelkiego rodzaju zmiany jakby konstrukcji rzeczywistości, czy to wywołane o takimi
decyzjami, powiedziałbym, wewnętrznymi, czy to zewnętrznymi, właśnie są tutaj dla nas istotne z punktu widzenia antropologicznego. Nie musi to być wydarzenie typu WTC, czy właśnie nawet pandemia, ale możliwość tego, że w kulturze może pojawić się już właśnie takie roszczenie co do kształtu rzeczywistości, a dalej będzie to prowadziło do pewnego rodzaju właśnie formułowania się traumatycznych przeżyć. I tutaj to roszczenie do pewnego fundamentalnego urazu, czy okrzyk lamentu w obliczu przerażającej profanacji pewnych wartości związanych z sakrum jest istotne, ponieważ jak widać, będzie to dotyczyło, jak pisze dalej Aleksander, emocjonalnych, instytucjonalnych i symbolicznych działań społecznych. Więc tutaj w takim procesie traumy, który mógłby być pewną kwestią związaną z takimi procesami no właśnie antropologiczno-socjologicznymi, kwestią jest to, w jaki sposób nie tyle ta traumatyczność się pojawia, ale w jaki sposób ona jest i funkcjonuje w społeczeństwie. I ten moment traumy, to wydarzenie traumatyczne jest pewną konsekwencją już tego, co gdzieś tam funkcjonowało. Czyli mamy pewne symptomy i dopiero po jakimś czasie rzeczywiście to wydarzenie traumatyczne wybucha, więc jakby kwestią antropologii współczesnej byłoby obserwowanie rzeczywistości w takim kontekście no, trochę psychoanalitycznym, szukanie pewnych zaburzeń, fluktuacji albo też zbyt kompulsywnych, ciągle powtarzanych zachowań, tak aby móc, może nie znaleźć, bo to nie o to chodzi, ale jakby retrospektywnie odnaleźć potem linię właśnie tych traumatycznych wydarzeń. I poniekąd to, co mówiłem a propos kultury konsumpcji, która no, oczekiwała na jakieś wydarzenie traumatyczne, poniekąd to jest właśnie ten proces traumy, o którym pisze w tej naszej interpretacji Jeffrey Alexander, czyli już proponował, już jakby pewne symptomy, pewne takie pierwotne wydarzenia, które mogłyby wskazywać na procesy traumatyczne, się pojawiały w naszej kulturze, jednak one były zawsze jakoś pacyfikowane przez inne jeszcze treści, czy zachowania, czy praktyki. Tutaj natomiast no widzimy, że w przypadku tej traumy, o której pisze Jeffrey Alexander, tego procesu traumy, widzimy, że taki proces może być jakby obecny w kulturze cały czas, coś na kształt różnych konfliktów ukrytych, powiedzmy sobie, które gdzieś tam funkcjonują. I to jest rzecz niebezpieczna w sensie takim kulturowym. I to jest rzecz ciekawa, bo to są na przykład kwestie związane z ruchami nacjonalistycznymi, tak by można powiedzieć, czy jakimiś populistycznymi, gdzie funkcjonowanie pewnych stereotypów marginalizujących grupy społeczne, szkalujących, dehumanizujących, no potem prowadzi do wydarzeń traumatycznych typu wojna lub tego typu rzeczy. No tutaj w wypadku pandemii ciężko mówić o jakimś zbiorze tego typu zachowań, natomiast no na poziomie nieco bardziej takim abstrakcyjnym, czy wręcz, użyję tego słowa, takim takiego odczuwania subiektywnego, dawało się wskazać pewnego rodzaju, tak jak mówię, wręcz oczekiwanie na to, żeby takie wydarzenie się pojawiło. Z antropologicznego punktu widzenia też jest to dość ciekawe, bo jest to puryfikacja pewnego rodzaju, ale w sensie antropologicznym przewino właśnie ten symboliczny koniec świata i nowy początek, może rzeczywiście to będzie nowa normalność, czy inna normalność, ale łączone są, i to widać w narracji takiej medialnej, z tym nowym początkiem
także i nowe pewnego rodzaju nowe no jakieś oczekiwania i nadzieje i zagrożenia też. Tutaj, jeżeli wrócę na chwilę do traumy, w takim wydaniu psychoanalitycznym nieco, trauma, jak mówi Katrin Malabou, już to już jest jej inny tekst, znaczy to jest jej tekst w ogóle dotyczący, zatytułowany Post-trauma w stronę nowej definicji. I też ona mówi o tym, że trauma jest czymś, co już się wydarzyło. Traumatyczne wydarzenie nie jest wydarzeniem nowym w tym kontekście, że traumatyczne wydarzenie przywołuje niejako coś, co już gdzieś jest obecne. Traumatyczne wydarzenie w kontekście takiej właśnie kultury czy antropologii przywołuje wszystkie lęki, które już obecne są w tej kulturze i one wywołują, no jak wzmacniają tą traumę, ale także przywołują siebie nawzajem, łączą się w takie wielkie, powiedzmy sobie, jakieś struktury. No i to widać w momencie, kiedy coś się wydarza, uruchamiają się najzwyczajniej tutaj w świecie mówiąc stereotypy, które znowu łączą się z innymi w takie dość duże łańcuchy, które znaczeniowe, które będą definiowały nam określone zachowania. I tutaj też to widać nawet w naszej rzeczywistości pandemicznej, gdzie właśnie cały czas krążę wokół tej zmazy, tej plamy, o której pisał Paul Ricoeur, która no przylepiała się w pewien sposób do osoby. I ta plama jako właśnie tutaj ta obcość tego wirusa, no ona uruchamia właśnie te stereotypy stygmatyzacyjne i jakby w tym wydarzeniu traumatycznym jeszcze dodatkowo dane osoby są jakby szkalowane i ponoszą konsekwencje tego, co się wydarzyło. Ale to, co jest użyte do właśnie tych stygmatyzacji, no to już jest. Trauma tutaj przywraca niejako to, co się pojawia. Sama trauma też, jak mówi Malabou, tutaj szok jest zawsze przypomnieniem czy wezwaniem tego poprzedniego szoku. W tym wydarzeniu, że no, w tym znaczeniu, że no, takie wydarzenia miały już miejsce. I w tym wypadku takim kulturowego myślenia, trauma jest zawsze cyklicznym wydarzeniem. Traumatyczne wydarzenie to właśnie święto, to właśnie nowy rok, to cokolwiek innego, poród czy tego typu rzeczy. I one zawsze są w tej naszej kulturze obecne. Natomiast to, jaką formę przyjmie oczywiście trauma, czy wydarzy się właśnie zamach na WTC, czy wydarzy się wydarzenie pandemiczne, no to jest zupełnie inna sytuacja. Przepraszam, to jest zupełnie już inna kwestia. Jakby mechanizm, mówią tutaj Malabou i Aleksander, jest podobny. Ten proces traumy zawsze będzie podobny. On będzie przez kogoś uruchamiany i on będzie, znaczy przez kogoś będzie transmitowany i on będzie też właśnie uruchamiał te wszystkie kwestie, o których tutaj Aleksander w przytoczonym fragmencie mówił. Także powtarzalność traumy jest tą cechą, o której należy pamiętać, jakby używając go do wyjaśniania różnych zachowań społecznych czy kulturowych, ale także powtarzalność, ale także, przepraszam, niepowtarzalność, to już było, tylko taka prawdziwość. To znaczy traumatyczne jest
to, co niesie ze sobą możliwość przynajmniej kontaktu z rzeczywistością prawdziwą, taką stojącą poza kulturą. No właśnie, i to jest to pytanie, czy poza kulturą stoi natura, czy jest jeszcze coś poza naturą i kulturą, coś naprawdę obcego i innego. To już w zależności od tego, jaką perspektywę przyjmiemy, ale jeżeli przyjmiemy, że jest tylko natura i kultura, no to traumatyczne jest to, co zmusza nas do zetknięcia z naturą, więc w tym wypadku właśnie nasza epidemia. Takie spotkanie z tym, co realne, co prawdziwe, jest oczywiście takim archetypem wszelkiego spotkania z obcością, więc traumatyczne doświadczenia no, będą w dużej mierze zasadzały się właśnie na tym powtarzalności tych schematów potem, które pojawią się przy tym wydarzeniu, które będą go strukturyzować i symbolizować oraz właśnie tej konieczności wskazania na to, co nie jest kulturowe lub innymi słowy nie przynależy do rzeczywistości, co jest jakby wykraczające poza rzeczywistość. Wtedy faktycznie mamy tu do czynienia z traumą, która no, niesie ze sobą taki psychoanalityczny ładunek, ale która jest tą traumą taką bardzo już dotkliwą, która faktycznie może zmienić tą strukturę całej rzeczywistości, bo to wtedy coś spoza tej rzeczywistości niejako pojawi się w niej, przekształcając ją, zmieniając ją w całości. Inna sprawa oczywiście, że właśnie traumatyczność może O, przepraszam, tutaj mały wypadek z komunikacją. Więc wracając jeszcze tylko na chwileczkę do tych zależności pomiędzy realnością a tym, co się wydarza w czasie traumy, no właśnie to spotkanie z realnością musi definiować to wydarzenie traumatyczne. I tutaj jeszcze szukam fragmentu z Katrin Malabon, ale chyba już go sobie daruję. Zatem to, co krótko można podsumować, to jakby fakt, że to pojęcie traumy nie musi odnosić się tylko i wyłącznie do, tak jak powiedziałem, takiej rzeczywistości społecznej, rozumianej jako wydarzenie w pewnej przestrzeni właśnie określonego społeczeństwa, ale można tę traumę rozumieć jako strukturę, która funkcjonuje w ogóle w społeczeństwie, a może inaczej w rzeczywistości. I jest to struktura cykliczna, struktura, która działa w sposób cykliczny i przywołuje ukryte bardzo często zachowania. Można ją zaobserwować przez rozmaitego rodzaju symptomy, które no, wydają się, jeżeli zostaną właściwie zinterpretowane, prowadzić właśnie do tego traumatycznego rozwiązania. Powtarzalność traumy jest jednak również powiązana z no, obecnością realnego, w sensie obecnością pewnej rzeczywistości, która jest rzeczywistością poza kulturową lub też poza naturą, poza kulturą i naturą, jeżeli aż tak chcemy. Tutaj no, jest pytanie, czy właśnie trauma jakby umożliwia spotkanie tych. Czy trauma jest stanem wyjątkowym, czy jest tym trzecim miejscem, czy też umożliwia dopiero uruchomienie stanu wyjątkowego. To są dwie różne rzeczy. Oczywiście jeśli trauma, czy ten proces traumy jest w społeczeństwie, bo tak należałoby założyć, że tutaj lepszym wyjściem jest stwierdzenie
takiego stałego napięcia społecznego, w którym formowanie tej traumy ma miejsce i to jest taki określony proces, nawet istniejący przez bardzo długi czas, tak. Inną nieco sprawą jest pytanie właśnie o to, czy to sama trauma, otwierając się w tym traumatycznym wydarzeniu, tworzy taką przestrzeń trzeciego miejsca, do którego wrzuca się wszystkie elementy, które nie pasują do tej dychotomii natura, kultura, ja, obcy, tylko tam wrzuca się właśnie te elementy pośrednie czy liminalne, czy też właśnie traumatyczność, czy wydarzenie traumatyczne dopiero wywołane, kiedy jest już wywołane, to ono również pociąga za sobą konieczność uruchomienia takich procedur jak stan wyjątkowy, czy właśnie stworzenie przestrzeni liminalnej. Czy przestrzeń liminalna w tym momencie jest efektem wywołania pewnego, efektem wywołanym przez traumatyczne wydarzenie. To są pytania już raczej, które jakby są pytaniami do namysłu, do interpretacji. Tutaj można by szukać przykładów zarówno za jednym, za drugim jakby rozwiązaniem. Natomiast tak jak powiedziałem, ja tutaj chcę tylko zaznaczyć, że to też jest pojęcie, które bardzo dobrze pracuje w antropologii. Także to tylko tak jak mówiłem, krótko o takim pojęciu dość istotnym, wydaje mi się, jakim jest pojęcie traumy. Także dziękuję bardzo.